How does the customers make money? Czyli jak klienci zarabiają pieniądze? W przypadku mojego klienta, firmy Remondis, dział UPEX, działalność jest skoncentrowana na systemach czyszczenia części. Miejki warsztatowe, automatyczne, do pistoletów lakierniczych oraz kompleksowa obsługa tych urządzeń wraz z utylizacją. W tym celu do pracy niezbędny jest odpowiednio skonfigurowany samochód ze specjalistyczną zabudową. Przy okazji wykonania tego projektu zaprezentuję wersję L4H3, nowego oplamowaną, z silnikiem 2,2 litra oraz mocą 165 koni mechanicznych. Nowe mowano koncernu Stellantis stworzone zostało dla biznesu. Dostosowuje się do potrzeb Twojej działalności, aby wspólnie osiągać zamierzone cele. Standardowy furgon doposażony został w drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni, wzmocnione tylne zawieszenie, windę samozaładowczą o udźwigu 500 kg z hakiem oraz własnym zasilaniem, profesjonalną zabudowę przestrzeni ładunkowej ze sklejki wodoodpornej i polipropylenu, przetwornice napięcia, dodatkowe oświetlenie LED oraz półki i listwy do mocowania ładunku. Dostępny jest w czterech długościach nadwozia, trzech wysokościach, z maksymalną kubaturą przestrzeni ładunkowej 17 m sześciennych, w wersjach załogowych oraz podwozia i platformy pod zabudowę. Komfortowe wnętrze posiada dodatkowo. Podłokietnik kierowcy i szufladę pod fotelem, składane oparcie fotela pasażera tworzące stolik, system multimedia z kolorowym dotykowym wyświetlaczem i systemem głośno mówiącym, klimatyzowany schowek, półkę nad głową kierowcy, w której w naszym przypadku został zainstalowany tachograf do pomiaru czasu pracy kierowcy. Do jego napędzania służą znane wszystkim silniki spalinowe oraz mniej znane wszystkim silniki elektryczne z zasięgiem do 220 km, które są dodatkowo wspierane rabatem do 30% z rządowego programu Mój Elektryk. Szanowni klienci, takie oraz jeszcze bardziej zaawansowane doposażenia samochodów dostawczych wykonamy dla Was na samochodach dostępnych od ręki w naszych oddziałach MM Cars Group. Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia.